Wstępne założenia rządowego programu Mieszkanie Plus dawały nadzieję, że wielu Polaków, w tym Gliwiczan, będzie miało szansę na własne cztery kąty. Nic więc dziwnego, że władze Gliwic szybko zdecydowały się na dołączenie do programu. Jak mówi prezydent Zygmunt Frankiewicz, gmina miała przekazać tereny, które i tak są sporo warte, a budową mieszkań, dróg i infrastruktury miał się zająć rząd. Tymczasem okazuje się, że teraz jest więcej niewiadomych oraz nie podpisano żadnych umów z miastem. Oczekuje się od nas czegoś, o czym wcześniej nie było mowy. Mianowicie pełnego uzbrojenia terenu, wybudowania dojazdu drogą asfaltową do projektowanego osiedla. No i jeszcze może czegoś więcej, co jeszcze nie zostało do końca sprecyzowane. Przy czym cały projekt jest stricte komercyjny. Oznacza to, że bank oczekuje zwrotu zainwestowanych pieniędzy w terminie 25 lat. W budownictwie nie jest to długi okres. Wszystko wskazuje na to, że cena mieszkania za metr kwadratowy będzie wynosiła około 20 zł plus media. Może więc nie być chętnych na tego rodzaju lokale. Negocjujemy to. Chcemy dojść do jakiegoś porozumienia z BGK Nieruchomości, bo uważamy, że projekt w założeniach jest ciekawy i chętnie byśmy realizowali coś podobnego w Gliwicach. No ale zasady tutaj też są ważne. Z tych niedookreślonych rzeczy pozostaje jeszcze technologia. Zapowiadano dość nowatorską technologię, zbliżoną do wielkiej płyty znanej z okresu PRL-u, no ale oczywiście w innym standardzie. Takie budownictwo ma sens, dlatego że ono jest, może być tańsze, może być szybsze i może dawać wyższą jakość. Póki co jednak władze samorządowe nie mają informacji, jaka miałaby to być technologia, jakie będą koszty i jak trwałe byłyby mieszkania. Tymczasem miasto Gliwice nie czeka na różnego rodzaju programy rządowe. Dwie miejskie spółki, ZBM I TBS i ZBM II TBS, realizują własne inwestycje mieszkaniowe. Jakiś czas temu poprzedni rząd wycofał się ze wspierania TBS-ów. Miasto wymyśliło własny program. W dalszym ciągu nasze ZBM-y, TBS-y budują mieszkania na dużą skalę. Jest partycypacja, tak jak to kiedyś było, ze strony mieszkańców. Jest dotacja miasta. Część mieszkań jest w systemie deweloperskim budowana, czyli są sprzedawane. Na tym ZBM TBS zarabia trochę. Dofinansowuje te mieszkania, które są na wynajem w tych samych budynkach. I tak już od dobrych paru lat to działa. Obie gliwickie spółki wybudowały już ponad 2000 mieszkań. Udało się w ten sposób zaspokoić potrzeby kilku tysięcy osób, a przy okazji zagospodarowano niewykorzystane dotąd obszary w różnych częściach Gliwic. Jak widać, własne pomysły miasta działają dobrze i spełniają funkcje. Co ważne, przy inwestycjach mieszkaniowych jest możliwość pozyskania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego, które są w części umarzane. Są też pieniądze z Unii Europejskiej. To wszystko pozwala budować nowe lokale bez programu Mieszkanie Plus. Jednak prezydent Gliwic podkreśla, że jeśli tylko rząd przedstawi samorządom uczciwe warunki, to nasze miasto chętnie weźmie udział w rządowym programie mieszkaniowym.